Zarabianie w internecie jest możliwe na wiele sposobów. Różnią się one od siebie potencjałem zarobkowym oraz stopniem skomplikowania. Tutaj znajdziesz i jedno, i drugie. Firmy płacą uczestnikom za wykonanie różnych zadań. Wystarczy, że się zarejestrujesz na wszystkich panelach, wykorzystasz wszystkie dostępne opcje do zarabiania online. Możesz pracować parę godzin dziennie, poświęcając na to odrobinę swojego wolnego czasu. Aby dołączyć do tych serwisów, firmy nie wymagają od nas żadnych umiejętności ani kwalifikacji. Wejdź na naszą stronę internetową i dowiedz się, jak w łatwy sposób dorobić sobie niemałe pieniądze na kilka sprawdzonych sposobów. Ostatnio wielu użytkowników TikToka skarży się na przerażające SMS-y z izraelskich i arabskich numerów. Postanowiłam zająć się tą sprawą, ponieważ przypomniała mi się akcja z 2020 roku i incydent z tłumaczem Google somalijskim. Chodziło wtedy o to, że gdy wpisało się słowo Riri, w komentarzach na TikToku wychodziły przepowiednie lub przebieg dziwnych rytuałów. Wszystkie tłumaczenia po wpisaniu randomowych rzeczy wyglądały praktycznie tak samo jak ten napis. Każdy może powiedzieć, że to zwykły żart, ale przyjrzyjcie się temu numerowi kierunkowemu. To numer 97, czyli nie jest on z Polski, a pochodzi z dalekich kierunków. Taki SMS, zważając na jego długą treść, na pewno kosztował dużo pieniędzy. Kto z innego kraju miałby mieć numer do Polaków? Jak wiemy, wielu jest hakerów, którzy bez problemu mogą sobie wygenerować losowe numery i dzwonić do przypadkowych ludzi, tak zwane boty, ale boty raczej nie tworzyłyby wiadomości takich treści. Co byście zrobili, gdyby zadzwonił do Was w nocy telefon i odtwarzał dźwięki z Waszego domu, w dodatku z obcego numeru, którego w ogóle nie znacie? Pewna TikTokerka doświadczyła tego zdarzenia i mówiła o tych dziwnych numerach, które wydzwaniały do niej w nocy. Był wrzesień. Jak zeznaje, chciała się położyć spać, ponieważ było już dość późno. Pamięta, że wtedy cały wieczór się nudziła, ponieważ były przerwy w dostawach prądu. Chciała rozmawiać ze swoją przyjaciółką, ale połączenia i internet były wtedy tak słabe, że pomyślała, że i tak nie da rady, dlatego poczytała książkę i położyła się spać. Jak opowiada, tamtej nocy odczuwała wyraźny niepokój, który pochodził znikąd. Zasnęła o 2 w nocy, a o 4:23 zadzwonił jej telefon. Był to numer pochodzący z Iranu. Jak twierdzi, nie powinna odbierać w środku nocy telefonów, ale jej dzwonek nie był wcale wyciszony i bardzo ją to denerwowało. Chciała odrzucić połączenie, ale ponieważ była zaspana, zamiast przycisku odrzucenia wcisnęła ten obok. Kiedy odebrała, nastąpiła cisza i zaczęła grać pewna dziwna, cicha melodia. Po pewnym czasie skojarzyła, że brzmi ona jak dźwięk jej dzwonka do drzwi. Jak twierdzi użytkowniczka TikToka, melodia ta była niestandardowa, dlatego mało prawdopodobnym mógłby być fakt, że ktoś mógł sobie ustawić tę melodię jako dzwonek do drzwi. Później wydawało jej się, jakby słyszała w słuchawce swój własny głos, ale nie jak echo, które odbiło się w tym momencie, kiedy mówiła halo i zapytała, kto mówi, ale jej własny głos mówiący coś zupełnie innego. Pamięta, że się rozłączyła, ponieważ chciała dalej spać. Co gorsza, chciała zapalić lampkę, ale z powodu przerwy w dostawie prądu nie mogła jej zapalić. Co myślicie o tej historii, o tym całym chaosie z tymi nieznanymi numerami? A może ktoś z Was doświadczył podobnego zdarzenia? Koniecznie podzielcie się ze mną i innymi swoimi historiami. Do usłyszenia!